man take this badge above me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I'm feeling knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Put my hands in the ground. I can't shoot them anymore. That long cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Hello guys, witam cieplutko wszystkich. Słuchajcie, kult z kultowych rzeczy, top, moim zdaniem. Jeśli chodzi o muzykę pop i oczywiście Bob Dylan, myślę, że to największa z postaci w muzycznym świecie w XX wieku. Teraz mamy XXI. Może Bob Dylan przejdzie również do XXI wieku. Słuchajcie, piosenka nazywa się Knocking on Heaven's Door. Więc słuchajcie, tu jest prześliczny tekst, on umiera, wiecie. I oto tak jakby on był szeryfem, bo może ja tak króciutko powiem, żebyś, może niektórzy z was, prawda, że mama odepnie ode mnie tę odznakę, ja nie będę jej potrzebował. Czuję się, że ciemno się robi wokół i chyba pukam do nieba bram, puk, 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 puk. Potem mówi, Połóż moje rewolwery na ziemi, już nie będę nigdy nimi strzelał. Ta czarna chmura jest coraz bliżej i czuję się, że pukam do nieba bram. Co gramy tutaj? G, D, amol. Słuchajcie, ja chciałbym troszeczkę chwilę poświęcić na prawą rękę, króciutko o akordach, więc G. Amol, D, G, D, amol. G, D, dur i C, dur. Więc słuchajcie, najlepiej jest to, jak się robi, już ja wam prawą pokażę, tak jak to tak jak ja słyszę. Więc grabnijmy sobie mic bliżej, prawda, żebyście mnie słyszeli. Więc taki lekki. Słuchajcie, na końcu A i na końcu C zawsze na trzeba zagrać. I dopiero. Ok? Mam. Więc możemy po basach troszeczkę po środkowych częściach strun. I na koniec dodać. Tak jak słyszycie, ja dodaję tutaj, jak jestem w D, to ja zdejmuję drugi palec.
tutaj mam, prawda? I bemol też, wiecie, bemol ja robię. Pierwszy zdejmuję. To dodaję, ja nic nie robię. W C oczywiście też pierwszy palec. Więc takie rzeczy mniej więcej dzieją się w tym, gdzie nie ma refrenu, prawda? Czyli słuchajcie, co się dzieje w refrenie? W refrenie przychodzą bębny i tam pojawia się snare, werbel. I fajnie by było, gdybyśmy ten werbel sobie uwzględnili. Gdzie ten werbel pojawia się? On pojawia się w tym momencie po dotknięciu. Tu, gdzie przedtem tak sobie lekko dotykaliśmy, tam uderza snare, werbel i mamy. Nasz bęben, nasz ten, werbel jest tu. To jest werbel. Ja tu przesadzam, żeby podkreślić moment, w którym to jest momencie, prawda? Tak jak czujecie. I dogrywam cię, werbel. W D nie bardzo to, wiecie, nie bardzo jest miejsca. Jak uderzymy werbel, to pogubimy się rytmicznie. Ale na G... Pamiętajcie na końcu o tym, wiesz, prawda? Ja robię po basowych. To by było to. Co mamy kawałek Dylana, prawda? Mam tych dysbes obok mi. I słuchajcie, pamiętajmy, że tutaj są te smaczki pod C, przy G nic się nie dzieje, prawda? Przy G nie. Pod D tu nie proponuję, bo to jest arytmiczne. Tu sobie przełożyć drugim palcem troszeczkę, czy... Ja muszę w kontekście. Prawda? Najpierw tu i potem tu z prawej ręki. Więc to jest pod zwrotką mniej więcej. Jeżeli jest pukając, puk, 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 nak, nak, no to pamiętajmy, żeby dodać ten snare do naszej prawej. Prawda? Żeby uderzyć mocniej. Na G zwłaszcza i na A i C, czyli to by wyglądało. O tym mówię. I o tym. Czyli ja tu przesadzam oczywiście, żeby podkreślić sprawę, więc generalnie mam ten moment, tu i tu. A słuchajcie, więc to było takie krótkie spojrzenie na bardzo wielki i na bardzo kultowy numer Boba Dylana.
pukając do wrót niebieskich, prześliczny tekst, moim zdaniem, i bardzo proste granie, zachęcam wszystkich. Są inne rzeczy też Dylana na kanale, ale może tam jest troszeczkę więcej trzeba zaangażowania, żeby je zagrać, więc to jest absolutnie dla początkujących gitarzystów. Słuchajcie, chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby grać przynajmniej w ten sposób, jak ja gram, wiecie. Ja nie mówię, że to jest najlepiej, ale dlaczego to mówię? Bo chciałbym was ustrzec od, wiecie, takiego naiwnego łomotania w struny. I to często profanacja jest tego numeru dla mnie, wiecie. Nie starać się grać to wszystko na jeden kopyt, jak czasami to nazywam. Tylko żeby, jeżeli to jest Dylan, to niech będzie, prawda? Słuchajcie, bez kostki też da się. Pozdrawiam cieplutko wszystkich. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za wasz czas. Zębak był tutaj. Take care, guys. Bye, bye.